Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Pedal of Tremetal. Ja sobie tutaj dźwięk zmniejszę. Powiem wam, że niestety nagrywam jeszcze chyba trochę za głośno, ale a może ujdzie. Tutaj GPS mi pokazuje. Nagrywam osobno dźwięk, tak w ogóle. Ruszamy tutaj z truckstopa i tak, to jest ostatni odcinek tej dość tutaj ciężkiej serii. Ruszamy sobie z nutami. Będziemy ruszać sobie z konwojem. Znaczy z konwojem ruszyłem, tylko że nagrywam naprawdę ten dźwięk po dość dłuższym czasie. Bo ostatnio no niestety dużo na głowie i w ogóle praca. Więc niestety człowiek tutaj schodzi ze wszystkim mu. Co ja to w tej chwili patrzyłem, bo już tak naprawdę nie kumam. Dzisiaj tak to sobie ocenimy, ja będę mógł sobie przejść na internet, poczytać właśnie o Pedal of Tremetal, Hot Track. I tu wam coś opowiedzieć o tej jeszcze, o jakiś apokalips. Ciekawe na czym polega ta apokalips seria. Ale to nas nie interesuje w danym momencie. Najbardziej to się właśnie boję serii konwoj, tyle że tam może będziemy mogli sobie misję wam pokazać, od ledwo wyhamowałem. Misję będziemy mogli sobie powykonywać i będzie fajniejsza zabawa, chociaż znowu tam muzyki chyba nie da się wgrać i nie ma z... nie ma tego... CB radia na pewno nie ma, pamiętam, że to było strzykanie, było właśnie klaksonem, tu się trąbiło i właśnie jak trąbili inni, przyjebałem w coś. Nawet nie spojrzałem, bo tutaj próbuję mieć podzielną uwagę. Mam tu na czacie kogoś, dla was nagrywam filmik. Jeszcze szukam jakichś tych informacji, żeby bardziej pogadać głupoty. Weekend. Dobrze, że te piosenki tutaj mogą grać. Tylko znowu ten format mi nie odpowiadać, bo to trzeba się na konwenterowie. Konwenterować trzeba za każdym. Co tu pisze? Sumacje samochodowe. Premiera światowa 30 sierpnia 2004. 25 listopada w Polsce, czyli cały rok trzeba było praktycznie czekać na premierę taki typu gier. Teraz mamy premierę najwyżej z dziennym opóźnieniem, a nie ten, a nie z rocznym praktycznie. Dobra, co my tu mamy? Pedal of Tremetal to podtytuł trzeciej serii 18 firmy Valusoft. Graczom przypadają tutaj dwie role: szefa firmy transportowej oraz kierowcy ogromnego 18-kołowca, samochodu ciężarowego, który kursuje na wybranych trasach w Ameryce Północnej i Środkowej. Tu południowej nie mamy, zresztą jak w innych też chyba częściach, z tego co się orientuję. Faktyczna rozgrywka posiada wybitnie zewnętrznościowy charakter. Pojazd prowadzimy na zasadzie miej oczy dookoła głowy, zaś wirtualnie zmagają, umilają sytuacje losowe w stylu wpadnięcia w poślizg czy nie wyrobienia na zakręcie przy dużej prędkości. A to standard. Chociaż pamiętacie, z tego co mi się tak raz zdarzyło, to tylko właśnie w tym w Amerykanie, co tam właśnie na zimie tak wyleciałem. Fajnie będzie się grać w Extreme'a, bo Extreme jedną jak i drugą część chce nagrać całą serię. Muszę odpisać. Tym razem do wyboru oddano aż 35 różnych ciężarówek. W poprzednich seriach było tego chyba raczej mniej, czyli to więc jest plus. Przy ich pomocy należy przemyślnie przewozić 45 rodzajów towaru, sprzęt elektroniczny, meble, chemikalia, to każde urządzenie transportu oznaczane oczywiście
mniejszą wypłatę, zaś w przypadku doszczętnego zniszczenia zawartości przyczepy gracze nie dostają ani grosza. Większość zleceń posiada również ograniczenie czasowe. Po jego upływie nie można liczyć na żadne wpływy do kasy prowadzonej firmy. Podczas podróżowania pomiędzy 30 miastami wielkości Ameryki i Stanów Meksyków, amerykański Stanów, Meksyk, Kanada, musimy uważać na złe warunki atmosferyczne, wycieki paliwa. Aha, wycieki paliwa? Czy kontrole policji? Nie wiedziałem, że coś takiego. Z kontrole policji, no to wiadomo, niemal... której funkcjonariusze niemal od razu reagują na ciężarówki PCC po 100 stanach z olbrzymią prędkością. Za zdobyte wynagrodzenie możemy update'ować posiadane pojazdy, nowe części na od standardowej kolorystyka, a także doprowadzić do jego stanu używalności, naprawa. Jeśli ostatni kurs napotkał na wiele zbyt nieprzyjemnych. No wiadomo. 40 zł w dniu premiery. Mało. Ojej. Co tam się dzieje? A, dojeżdżamy już do Miami. A, czyli to już będzie koniec. A, no tak, bo to był jakiś krótszy odcinek. Tak więc też będę chciał przejść tutaj... do oceny... końcowej... gry. Żeby to jakoś zsumować. Wreszcie będę miał dźwięk i będę mógł zmontować ten filmik. No niestety dzisiaj jest niedziela i ja co jakieś godzinę i 15 minut muszę być w pracy. Tak to bym dzisiaj sobie jeszcze pograł, coś może nagrał, a tak to dzisiaj tylko dźwięk nagram. W ogóle nie jestem zadowolony, miałem długi weekend, ale niestety pospłyłem tutaj moich przyjaciół, znajomych. Ruszyłem się kilka razy z domu, a to popiłem i po piciu rzadko co nagrywam, gdzieś mi się nie chce. W ogóle późno wróciłem wczoraj, ale tutaj od... zajechał mi chamsko drogę. Wróciłem właśnie późno wczoraj i tak już się nie chciał. Dzisiaj rano zanim wstałem, w ogóle po południu tam montowałem filmik, nic nie nagrywałem, bo też miałem wyjazd do rodzinki i to tak wszystko zeszło, że nagrałem jakieś chyba 4 materiały dla was przez cały weekend, który trwał i i słupki poszły się jebać. Poszły około 4 chyba czy 3 filmy. I dojeżdżamy tutaj do celu. Odpiąć nas ostatecznie ładunek, czyli benzyna, dość sporo kasy, chociaż czas minął. Wiadomo z jakich przyczyn. I tak, tutaj powiem wam, no nic się zbyt wiele w tej serii nie zmienia też. Coś tam, no dostaliśmy trochę mniej. 26, ale to nie jest tą tragedia. Jakiś tam wielkich zmian między tymi seriami nie ma, chociaż ostatnią serią jak nagrywałem to była Ameryka, no to grafik tutaj... Przepraszam was. Zmiana graficzna z Amerykana na pedala to jest znacząco duża tutaj. Naprawdę różnią się tekstury, chociaż tutaj jakieś też szału nie ma, ale czuć tą różnicę. Już w dalszych seriach już tego nie będzie. Mi się wydaje, że nawet konwój jest gorzej wykonany niż pedal. Nie wiem czemu. Tak, no takie gdzieś odnoszę wrażenie, chociaż konwój bardziej mi się podoba niż pedal. Gdzieś lepsze mam wspomnienia, może z tego ze względu na dzieciństwo. Różnic tutaj dźwiękowych to też zbytnio nie ma, tak więc tutaj graficznie jest poprawa, czyli tutaj ode mnie jest 8, za resztę raczej 7 bym dał dźwięki w ogóle. Wszystko gra to normalnie, irytują mnie ten tylko te samochody, które zajeżdżają mi drogę. O, następny kolega się odezwał. No i tak, ja będę dla was kończył ten gameplay, bo nie ma tutaj zbytnio co do pierdolenia. Widzę, że też materiał wideo się kończy.
Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w następnej serii w konwoju. Zapraszam do tej mega zajebistej, nudnej serii. Trzymajcie się, cześć!